Teraz pokażemy, jak się robi jedną z najstarszych i najsmaczniejszych żółt tutaj w naszym województwie. To zupa bursztynowa, gotowana w Gdyni w latach 30. I myślę, że to bardzo szybka i jedna z najsmaczniejszych i najszybszych zup na świecie, bym powiedział. Prosta rzecz. Zalewany garnek oliwką, w naszym przypadku najlepszym olejem na świecie kujawskim. Dodajemy włoszczyznę, przesmażymy to ułamek sekundy. Dodaj w składzie tej zupy rybnej jest polędwica z łososia, proszę bardzo, i polędwica z dorsza. Są te dwa składniki najczystszych ryb, nie ma żadnych odpadów. Będzie wywar jarzynowy i najlepsze kawałki mięsa z łososia i dorsza. Poza tym będą to duże kawałeczki. Zupa będzie w ciągu 10 minut gotowa. Jednym ze składników takich dodatkowych, uatrakcyjniających zupę jest, drodzy Państwo, nalewka bursztynowa, morszczyn, kawior i sól bursztynowa. To morszczyn, kawior, ryby to są dary ojca Neptuna, a mamuśka nam dała włoszczyznę i trochę oleju. Oraz zioła. Lubczyk i nie zapominajcie, dodajemy dlatego, żebyśmy pamiętali, gdzie tą zupę jedliśmy. Włoszczyzna, zaraz ją przesmażyliśmy, zalejemy jakimś wywarem. Wodę, proszę bardzo. Mamy tutaj wywar. Gotujemy już wywar jarzynowy. Zupa jest przygotowana. Doprawiamy, moi drodzy, zobaczcie. Sól bursztynowa, jedyna na świecie, wydobywana w naszej prywatnej stowarzyszeniowej kopalni niedaleko Jantara. Jest to po starych wyrobiskach bursztynu. Chodzimy jak zbieracze złota, odnajdujemy nieliczne kawałeczki. Jak powiedziałem wcześniej, jest przygotowana już ryba. Piękne, duże kawałeczki. Jest to zupa rybna, jednogarkowa potrawa, która ma wystarczyć za całodzienny posiłek. Moim zdaniem wystarcza i dostarcza minerałów, witamin, które są niezbędne. Tu pokroiłem marnowany indyk, tak? Który nam wydobędzie smak tej, zaostrzy ten smak. Teraz świeżą kolendrę pokroimy. Mamy przygotowane w międzyczasie. To jest kolejna rzecz, to jest nasz morszczyn bałtycki, który już jest namoczony. Wygląda wysuszony, wygląda w ten sposób, bo pokażę. Tak wygląda wysuszony, a po namoczeniu powiększa się 10-krotnie. Podobno ruszymy, pokroimy. Co jest najważniejsze w gotowaniu zup, a szczególnie rybnych? Gotujemy z świeżych produktów. To jest warunek, żeby nam się ta potrawa udała. Dodajemy pokrojone. Zobaczcie, morszczyn. To już za chwilę wrze. Wcześniej zrobiliśmy golce. Kluski ziemniaczane. Surowych ziemniaków z odrobiną skrobi, zagniecione, ugotowane na wodzie. Wśród włoszczyzny jest bardzo ważny składnik wśród tych jarzyn. Seler naciowy, który zastępuje nam chemię, smak tego wszyscy znają. Kapitalnie komponuje się w zupie rybnej. Włoszczyzna już jest pięknie krucha. Dodajemy na kilka minut. Zobaczcie. Rybkę do smaku dodamy, zaostrzymy smak. Imbirem, nalewka bursztynowa, która jakbyśmy tak złożyli to wszystko w procentach na 100%, to tutaj jest jakieś 200 milionów lat, bo taki stary mamy bursztyn. No, nalewka jest zrobiona trochę później, bo czy to jest lata 2000, czyli XXI wiek. Ale to w sumie daje, że to by mogło tam komponować 200 milionów lat temu. Niewiele dajemy, ale musimy wiedzieć, że dlaczego jest nalewka bursztynowa? Dlatego, że zbadano, że oczyszcza organizm, zmniejsza ciśnienie. Takie zdrowotne, zabija bakterie, które znajdują się w organizmie. My dodamy tylko tutaj
dosłownie 20 kropel. Wydobywa smak kapitalnie ryby. Jeszcze 2-3 minutki i, ryby, i zupa jest gotowa. Jest taka zasada, że nic się nam nie stanie, jak do gorącego dodamy zimne. Nie zważy nam się, prawda? Ale nie doprowadzamy do temperatury, odstawimy, żeby to była gdzieś temperatura 80 stopni. Nic się nam nie stanie, nic się nie zetnie, nie zważy. Takim czynnikiem, który wykończy nam tą zupę, jest kawior z łososia i mleko kokosowe. Dzisiaj dajemy pięknie kawior. On się ładnie rozdzieli. To jest ostatni z składników, wcześniej ugotowane bolce. Jak powiedziałem, jest to jednogarkowa zupa, to posiłek jednodaniowy, który oprócz takich wartości odżywczych, również ma takie witalne wartości. O siłach witalnych lubczyka, czy kolendry, czy selera naciowego, czy kawioru, czy polędwicy z łososia, to wszyscy wiedzą, trzeba zachwalać. Zapraszam do gotowania. Życzę wszystkim smacznego.